się Bartek Wróblewski. Studiowałem filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i po studiach zostałem dziennikarzem. Pracowałem w Gazecie Wyborczej, teraz pracuję w Cyfrowym Polsacie. Zanim poszedłem na polonistykę, studiowałem fizjoterapię. Ale tak się złożyło, że cały czas brakowało mi pisania. I czułem, że chyba dziennikarstwo to jest dobry kierunek, a mieszkałem wtedy na Dworze Mazowieckim pod Warszawą. Pracowałem już w prasie lokalnej i czułem, że brakuje mi trochę warsztatu, więc szukałem studiów, które pomogą mi go zdobyć, a wszyscy odradzali mi dziennikarstwo, więc stwierdziłem, że polonistyka jest tego znacznie bliżej i przekonałem się, że tak jest, że faktycznie na polonistyce można się nauczyć więcej, bo poznałem też dużo ludzi po dziennikarstwie, poznałem trochę dziennikarzy po polonistyce i wydaje mi się, że po polonistyce jednak wie się więcej. Na polonistyce właściwie wszystko, bo z jednej strony to się bardzo przydaje, właśnie, zwłaszcza te językoznawcze przedmioty, warsztatowo się przydają, ale nie tylko, bo pozwalają też czasami rozmawiać o języku. Można na przykład wiedzieć, które pytania nie są naiwne. A z drugiej strony to jest też ciekawe, więc myślę, że wszystkie te przedmioty mogą kogoś zainteresować i to jest tak, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, tak bym powiedział. Może nie każdego zainteresuje wszystko, ale każdy znajdzie coś dla siebie i to nie jest tylko tak, że jest tylko polonistyka językoznawcza i tylko polonistyka literaturoznawcza, ale są też specjalizacje, które poszerzają te pola jakichś tam poszukiwań i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Chodzi o to, że polonistyka to są studia, z których można naprawdę dużo wyciągnąć dla siebie, jeżeli się chce. Bo jeżeli ktoś nie chce, to naprawdę to myślę, że na każdych studiach humanistycznych można się prześlizgać i poimprezować 5 lat. No. Jak ktoś tak chce, to też tak może. Nie? To też nie jest chyba złe wcale, ale jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć, no to na polonistyce znajdzie dobrych wykładowców i znajdzie ciekawe przedmioty i ciekawe pola poszukiwań dla siebie. Skończyłem specjalizację edytorsko-redaktorską i uważam, że ona była naprawdę wartościowa. Jak szedłem do redakcji, to widziałem, że sporo już umiem. W sensie w redakcji tak się trzeba sporo nauczyć od nowa i dużo rzeczy niestety dużo rzeczy nie jest tak, jak się wydaje na studiach i trzeba się niektórych rzeczy oduczyć, ale jednak dużo rzeczy już się umie i miałem porównanie z ludźmi, którzy przychodzili na przykład na staże z innych kierunków studiów. No i ci ludzie musieli się dużo więcej uczyć na początku w mediach, więc wydaje mi się, że ta specjalizacja dla mediów jest bardzo dobra. Pozwala bardziej panować nad warsztatem, nad tym, jak się pisze, jak się nie pisze i dlaczego. To zależy, z kim się rozmawia. Media są bardzo demokratyczne, że tak powiem, więc na kogo się trafi, ten będzie miał różne podejście. No media są po prostu trochę jak życie. Z tym, z czym się zderzamy w mediach, tak samo się zderzamy też w życiu. Więc nie, to nie jest tak, że ta wiedza jest jakoś, nie wiem, wyśmiewana przez innych. Chociaż jeżeli ktoś chce, no to się będzie czepiał tych wszystkich szczegółów, szczególików i tak dalej. Ale nie, no raczej tak nie odczułem tego, żeby media to dyskredytowały. Raczej w mediach jest tendencja może do tego, żeby pewne rzeczy upraszczać. Żeby język był trochę bardziej prosty i trochę bardziej płaski niż literatura. No ale to też jakby ma swoje uzasadnienie. No, po co innego kupuje się gazetę i kto inny kupuje gazetę, a kto inny kupuje książkę i w innym celu kupuje książkę, więc myślę, że media i polonistyka uzupełniają się w takim sensie, że poszerzają świadomość językową i poszerzają świadomość odbiorcy. Że to trzeba wiedzieć pracując w mediach i kończąc polonistykę. Do kogo się mówi i jakim językiem chce się mówić, więc jakby polonistyka daje tą świadomość. Bo oczywiście łatwo wpaść w taki ton mędrca, który będzie mówił teraz językiem wybitnych literatów, ale to nie jest dla każdego. Więc jeżeli ktoś chce przemawiać tym językiem, to powinien zostać krytykiem literackim w jakimś prestiżowym piśmie literackim. Nie wiem, może w twórczości może posługiwać się takim językiem, albo pisząc doktorat może się posługiwać jakimś dyskursem naukowym. Ale w mediach wartością jest to, żeby potrafić posługiwać się językiem na tyle sprawnie, żeby dostosować go do potrzeb odbiorcy. Jak ja na przykład publikowałem w różnych mediach, no to też wiem, że muszę pisać różnym językiem w różnych mediach. To nie jest tak, że w każdej gazecie pisze się tak samo.
zaczęło się właśnie od Gazety Nowodworskiej na Dworze Mazowieckim jeszcze w czasie studiów. I to były takie pierwsze szlify, gdzie miałem po prostu swoje dwie strony i co weekend się tam zajmowałem swoimi dwoma stronami i je wypełniałem. No ale tam po pierwsze to nie było coś, czego się może było utrzymywać, tylko to było dobre na czas studiów, a po drugie czułem, że chcę spróbować czegoś więcej. Więc później byłem na stażu w Gazecie Stołecznej i w Gazecie Wyborczej w Dziale Kultury. I po tych w sumie chyba nawet trzech stażach, dwóch na pewno, potem jeszcze poszedłem taki trzeci, po którym już jakby się przyjąłem na stałe do Gazety Wyborczej. Zacząłem właśnie pracę w Gazecie Wyborczej w Dziale Kultury, i który jest połączony z dodatkiem telewizyjnym, Gazeta Telewizyjna, więc tam pracowałem i tam się zajmowałem głównie filmem dokumentalnym i komiksem, więc o tym pisałem, ale też o kinie normalnym, fabularnym też się zdarzało. No i tam spędziłem dobre 4 lata. Też zaczynałem już w czasie studiów, ale w czasie studiów to jednak głównie była współpraca. Po stażu po prostu od czasu do czasu proponowałem teksty, które się tam ukazywały, a po studiach już zacząłem pracować tak na stałe. W międzyczasie publikowałem też, wygrałem taki konkurs, kurs na recenzję w magazynu Kino, więc miałem tam też jakieś publikacje w kinie. Publikowałem też i cały czas publikuję w magazynie Film Pro, czyli to jest taki magazyn dla branży audiowizualnej, jakby przywiązujący większą wagę do pracy autorów zdjęć filmowych. Czyli tak film trochę od strony branżowej. No i w międzyczasie też publikowałem w magazynie filmowym SFP, czyli jakby moje zainteresowanie głównie dotyczyło filmu. A w międzyczasie zacząłem też tak jakby z czystej ciekawości, ale też dlatego, że poznałem redaktora Stanisława Zawiślińskiego. Więc dołączyłem do Fundacji Kapuścińskiego, który jest prezesem, i tam założyliśmy taki magazyn Nowy Folder, w którym zajmowaliśmy się filmem dokumentalnym i reportażem literackim. No i też twórczością Kapuścińskiego oczywiście. I jako że Stanisław Zawiśliński jest biografem Kieślowskiego, to wydawaliśmy też gazetę festiwalową na Festiwalu Kieślowskiego w Sokołowsku. Więc też się zajmowaliśmy rzeczami dookoła filmowymi i to takimi tematami uważam dosyć ciekawymi, bo niszowymi. Mało ludzi zajmuje się w Polsce dokumentem, a uważam, że to jest ta działka filmu, która naprawdę teraz kwitnie. Polski dokument jest bardzo mocno doceniany i fajnie było się tym zajmować od tej strony tak jakby może nie zawodowej, bo to nie było płatna posada, a jeżeli tam się zdarzało czasem coś zarobić, no to były naprawdę niewielkie pieniądze, ale chodzi o to, że to było bardzo otwierające na ten świat, pozwalało w niego wejść, pozwalało poznać wielu ludzi ciekawych. Po prostu było ciekawe, bo jednak w takiej normalnej pracy trzeba obok rzeczy, które się chce robić, trzeba robić mnóstwo rzeczy, których się nie chce robić. A fundacje mają to do siebie, że naprawdę można robić to, co się czuje. No i po czasie spędzonym też w Gazecie Wyborczej przeniosłem się całkiem niedawno do Cyfrowego Polsatu, gdzie jestem wydawcą, co jest trochę dla mnie zupełnie nową rolą, ale też związana moim zdaniem z językiem, bo obróbka tekstu do internetu to jest trochę zupełnie inna szkoła dziennikarstwa niż obróbka tekstu do gazety. To się rządzi zupełnie innymi prawami. Język polski w zderzeniu z algorytmami Google'a jest naprawdę... Nie ma szans język polski, niestety. I tam też się zajmuję trochę dziennikarstwem telewizyjnym. Teraz zaczęliśmy niedawno robić swój program o polskich stand-uperach. Po pierwsze, dlatego warto przyjść na Poland, bo te studia poszerzają horyzonty. Pozwalają przeczytać książki, których by się normalnie nie przeczytało i odkryć, że one też mają sens i że też są często dobre, że można znaleźć coś ciekawego w pewnych dziedzinach, których myśleliśmy, że wcale nie są tak ciekawe. Po drugie, można tu poznać wielu ciekawych ludzi. I to zarówno po stronie kolegów, z którymi się chodzi na studia, jak i po stronie prowadzących, którzy mogą zainspirować do różnych rzeczy, o których nie myślelibyśmy, że będą nas kiedyś interesować. A przy okazji można się nauczyć wielu rzeczy, które się przydadzą, chociaż nawet się w czasie ich nauki nie myśli o tym, że będą przydatne. Poza tym to jest po prostu studiowanie, tutaj to jest coś, czego się nie zapomina.